dzisiaj opowiadając, proszę Państwa, o tej bitwie będę używał często takiego określenia jak nie wiemy tego dokładnie, być może, najprawdopodobniej, a będzie to nie dlatego, że jakoś źle się przygotowałem do tej prelekcji i nie odrobiłem, że tak powiem, zadania, ale dlatego, że inaczej po tych wydarzeniach po prostu nie da się opowiedzieć. Oczywiście, jeżeli ktoś chce uczciwie traktować słuchaczy. Dlaczego tak jest, proszę Państwa? Z jednego niestety powodu, który jest przykładem tego, jak polityka może bardzo zaszkodzić historiografii. Bitwa pod Legnicą to chyba ewenement ponad tysiącletniej historii tak trudnego czasem sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Jedyne takie zdarzenie, do którego, proszę Państwa, przyznają się obie strony, które obie strony uważają za własne, a przynajmniej uważały jeszcze do niedawna, i na którym obie strony przez setki lat budowały legendę swoich historycznych praw do Śląska. Proszę Państwa, dlaczego tak, co zadecydowało o tym, że bitwa stoczona niewątpliwie jako część polskiej historii była przez wieki też częścią historii niemieckiej. Zadecydowały o tym po prostu zmiany na Dolnym Śląsku. W zasadzie od schyłku XIII wieku, jak Państwo zapewne wiecie, Śląsk rozpoczął drogę rozejścia się z Polską. Z czasem odpadł całkowicie. Stał się przez wieki już pod koniec tysiąclecia już po prostu niemiecką dzielnicą, a bitwa pod Legnicą była dla Niemców, którzy z czasem zaczęli tutaj dominować, epizodem tak atrakcyjnym, że z czasem przyjęli go jako własny. No, nasi historycy oczywiście nie mogli z oczywistych względów oddać pola niemieckim historykom i przez kilkaset lat toczyła się, proszę Państwa, wielka wojna o pamięć. A skończyło się to tym, że wokół tej bitwy narosła niebotyczna wręcz ilość różnych legend, mitów, czasem zwykłych nieporozumień, a czasem celowych po prostu zmyśleń. Za mną macie Państwo przykład tego, jak nośna wciąż jeszcze jest niemiecka narracja wokół tej bitwy. To, co widzicie, to jest bitwa pod Legnicą, proszę Państwa. Jest to dzieło jednego z moich ulubionych ilustratorów, Angusa McBride'a. Ma już kilka lat, ale pokazuje ten obraz, jaki za sprawą właśnie niemieckiej historiografii zagnieździł się w zachodniej pamięci historycznej. Co tutaj, proszę Państwa, widzimy? Czy raczej czego nie widzimy? Mamy tutaj samych krzyżaków. Nie ma oczywiście ani księcia Henryka, ani jego dzielnych rycerzy, tylko wojownicy domu niemieckiego, zakonu Najświętszej Marii Panny, bohatersko walczą z mongolską nawałą chroniącą Europę. Tak to niestety wyglądało jeszcze kilka lat temu. Wciąż można takie ilustracje, jak i teksty opisujące tą bitwę w podobnym duchu, znaleźć w różnych publikacjach, no, szczególnie oczywiście w internecie. Na szczęście to już powoli się zmienia. Ten obraz ma kilka lat, a mniej więcej tak od 5-10 lat widać już pewne zmiany i nawet niemiecki internet rozstaje się powoli z tą starą narracją robiącą z księcia Henryka niemieckiego prince'a, a z jego rycerzy niemieckich rycerzy. Dzisiaj, proszę Państwa, postaram się rozprawić przynajmniej z kilkoma najważniejszymi mitami, jakie narosły wokół tej bitwy i pozwolę sobie zacząć od bodaj chyba najdłuższego, najbardziej patetycznego, najwznioślejszego, że tak powiem. Założę się, proszę Państwa, że każdy z Was przynajmniej raz zetknął się, słysząc czy czytając o tej bitwie, z przedstawieniem jej jako starcia, w którym wojska chrześcijańskie bohatersko broniły Europy przed straszliwym najazdem mongolskim. To na pewno, proszę Państwa, ładnie brzmi, że tak powiem, łechce dumę narodową, jest patetyczne i tak dalej, ale jest też całkowicie, proszę Państwa, ahistoryczne. Aby to wyjaśnić, trzeba umieścić tą bitwę w kontekście geopolitycznym. Oto, proszę Państwa, mapa mongolskiego imperium w XIII wieku. Kolorem
Kolorem żółtym zaznaczone są podboje Genghis Khana. Kolorem tym takim, no powiedzmy ciemnoróżowym, podboje jego następców. Jak widać, proszę Państwa, tutaj w tej chwili jest Polska. Pokazuję kursorem, jaki obszar w tej chwili zajmujemy i widać, że przy tamtym Imperium Mongolskim bylibyśmy tylko jakimś niewielkim punktem na mapie. Było to państwo gigantyczne, jedno z największych w historii ludzkości i na pewno dysponujące największą w ówczesnym świecie potęgą militarną. Przykładem może być na przykład podsumowanie mongolskich sił, jakie w latach 20. XIII wieku poszły na podbój Środkowego Wschodu. Na przykład państwa Choryzmu, proszę Państwa. Trudno dzisiaj uwierzyć w to, co mówią współczesni historycy, ale na podstawie dobrze udokumentowanych wyliczeń siłę mongolską, jaka poszła w tamtym kierunku, określa się na 230 tysięcy wojowników. Powtórzę jeszcze raz. 230 tysięcy, około oczywiście. Dla porównania, w ówczesnej Europie armia licząca 10 do 15 tysięcy wojowników, no to już było coś. To była niemal potęga militarna. Mongołowie, gigantyczne, skrajnie scentralizowane i centralnie przepraszam, zarządzane państwo, było w stanie wykorzystać do swojej ekspansji armię, o której nawet w przybliżeniu nie mógł marzyć żaden władca ówczesnego świata. Kolorem zielonym na tej mapie zaznaczony jest, proszę Państwa, podbój Rusi Kijowskiej. Był to pierwszy etap mongolskiej wielkiej wyprawy na zachód. Ta wyprawa to było coś, można to nazwać takim politycznym, świętym graalem ówczesnych Mongołów. To było coś, do czego oni żyli, o czym marzyli i do spełnienia czego wykorzystali wszystkie siły. Praktycznie cała ich droga od wyjścia poza granicę podboju Genghis Khana to był marsz na Europę, na te mityczne, arcybogate, ludne kraje, które chcieli po prostu podbić, zrabować i zamienić we własną domenę. Atak na Ruś Kijowską rozpoczął się, atak w ujęciu inwazji rozpoczął się w 1236 roku, proszę Państwa. Wcześniej jeszcze był tak zwany zagon Subedeja, czyli rozpoznawczy rajd, który Mongołowie wysłali na Ruś w latach 1222-23. Mówiąc rajd czy zagon, od razu zapewne myślimy o jakichś kilkuset czy góra kilku tysiącach wojowników. Dla ówczesnych Mongołów zagon to było wysłanie armii liczącej około 30 tysięcy zawodowych wojowników. 30 tysięcy elitarnych, zawodowych wojowników, proszę Państwa. To był mongolski zagon. W roku 1236 rzucili na Ruś potężną armię liczącą wedle współczesnych ocen od 100 do 130 tysięcy wojowników. Ta wojna trwała około 3,5 roku. Była niesłychanie krwawa, brutalna. Niestety ówczesna Ruś, chociaż stanowiła wielki i stosunkowo dobrze cywilizacyjnie rozwinięty obszar, była też dramatycznie podzielona. Przeżywała w tamtym czasie to mniej więcej to samo co Polska, czyli podział na kilka dzielnic, które zaciekle walczyły ze sobą o władzę nad całością. Przez to, kiedy nadszedł tak śmiertelnie niebezpieczny przeciwnik, oni nie byli w stanie zjednoczyć się, wystawić jednej armii, która, jeśli uwzględnimy cały potencjał Rusi, być może, no jeśli by nie pokonała Mongołów, to przynajmniej ich zatrzymała. O tym, jak mimo wszystko bohatersko broniła się Ruś, świadczą dwa epizody. Pierwszy to obrona, proszę Państwa, Kijowa. Ona rozpoczęła się wiosną 1240 roku. Trwała praktycznie do końca grudnia. Miasto było otoczone w tym czasie przez główne siły Mongołów i broniło się z poświęceniem naprawdę godnym podziwu. Walka trwała nawet wtedy,
Nawet wtedy, proszę Państwa, kiedy padła zewnętrzna linia obrony, Kijowianie bronili się nawet na ulicach swojego miasta, walczyli do końca, jeszcze stawiając opór w najświętszym miejscu Kijowa, czyli przy Soborze Świętej Zofii. Mongołowie ponieśli w czasie tego obrążenia i w czasie wcześniejszych walk na Rusi tak wielkie straty, że chociaż wymordowali większość mieszkańców miasta, to część mimo wszystko zostawili. I o ile wcześniej grody, które stawiły im zbrojny opór, standardowo równali z ziemią, to tym razem oszczędzili resztę tego miasta. Przynajmniej to, co nie zostało zniszczone w trakcie walk. Taką ciekawostką może być to, że zrobili też coś wyjątkowego, jak na swoje praktyki, mianowicie uwolnili dowódcę obrony Kijowa, tysięcznika Dymitra. Być może, no, trudno powiedzieć, co kierowało ich motywacją, proszę Państwa. Być może po prostu mieli jakiś przebłysk w tych swoich okrutnych praktykach i uznali, że warto uhonorować takiego przeciwnika, a może po prostu dostrzegli, że to jest człowiek, który potrafi przewodzić i może być ich namiestnikiem, tak jak później zresztą się stało. Rusz upadła i następnym obiektem ataku stała się, proszę Państwa, nie Polska, ale Węgry. Na Węgry poszło uderzenie w 1241 roku. Historycy do tej pory spierają się, jak wielka była armia, która tam pomaszerowała. Szacunki zamykają się od 100 do 130 tysięcy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że ówczesne Węgry były królestwem daleko silniejszym od podzielonych księstw polskich. Do decydującej bitwy na równinie Mohi, zwanej też bitwą nad rzeką Sajo, Węgrzy wystawili 70 tysięcy wojowników. Była to armia ogromna, wbrew pozorom dobra jakościowo. Niestety Mongołowie, chociaż było ich prawie o połowę mniej, tą bitwę też wygrali. Kampania na Węgrzech była równie krwawa jak kampania na Rusi. Mongołowie ponieśli tam równie dotkliwe straty, ale gdyby nie śmierć Ugedeja, władającego całym imperium, prawdopodobnie poszliby dalej. Wycofali się tylko dlatego, że wewnątrz państwa rozpoczęły się walki o władzę. Skoro, jak powiedziałem, główne uderzenia poszły na Ruś i na Węgry, to dlaczego Mongołowie poszli w ogóle na Polskę? Na tej mapie, proszę Państwa, widać główny teatr kampanii węgierskiej. Nie wiem, czy widać, jak kursorem pokazuję. A na górze te strzałki to jest plan uderzenia na Polskę. Było to, można powiedzieć, taki rajd dywersyjny. Mongołowie zakładali, że polscy książęta mogą się zjednoczyć i do spółki z królem czeskim przyjść na pomoc Węgrom. Wysłali więc niewielką część, podkreślam to stanowczo, niewielką część swoich sił na Polskę, żeby, powiedzmy, zrobić tam trochę zamieszania i osłonić flankę swoich głównych sił przed nadejściem z tej strony chrześcijańskich posiłków. Jak Państwo więc widzicie, bitwa pod Legnicą nie uratowała Europy, nie wzięła na siebie głównego uderzenia. Czy to w jakiśkolwiek sposób dyskredytuje ofiarę księcia Henryka i bohaterstwo jego rycerzy? No nie sądzę, wręcz przeciwnie, proszę Państwa. Trzeba było naprawdę wielkiej odwagi, żeby wyjść, żeby zebrać się przede wszystkim, żeby wyjść w pole przeciwko nieznanemu dotąd przeciwnikowi i walczyć praktycznie o zwycięstwo. Jak się dowiecie Państwo pod koniec mojego wykładu, niewiele brakowało, że wygrałby tą bitwę. Dlatego mówmy o tej bitwie prawdę, mówmy to, czym ona była i dajmy sobie spokój ze starymi bajkami opisującymi tą bitwę jako coś, czym de facto nigdy nie było. Mongolski najazd na Polskę rozpoczął się w zasadzie już w styczniu 1241 roku. Proszę Państwa, tutaj mamy mapę działań. Armia mongolska skoncentrowała się w okolicach Włodzimierza, skąd wedle jednych historyków na przełomie grudnia i stycznia
1240-41, wedle innych dopiero w styczniu 1941 roku wysłano pierwszy zagon rozpoznawczy, który zgodnie z mongolską taktyką miał rozpoznać teren, sprawdzić systemy obrony i zdobyć informacje potrzebne do prowadzenia już tego pełnowymiarowego ataku. O tym najeździe można mówić długo, więc postaram się, ponieważ mamy ograniczoną ilość czasu, proszę Państwa, postaram się temat krótko streścić. Główne uderzenie poszło przez południową Małopolskę. Pierwszy opór rycerze krakowscy i sandomierscy stawili pod Chmielnikiem, to jest tutaj. Wcześniej padł, proszę Państwa, Sandomierz po krótkiej, ale bardzo krwawej, bardzo zaciekłej obronie. Polacy tam walczyli bohatersko, wedle zarówno chrześcijańskich, jak i mongolskich źródeł. I Mongołowie, zdobywając ten gród, ponieśli duże straty liczone w setkach zabitych. Niestety wymordowali oczywiście, ponieważ miasto się broniło, więc wymordowali wszystkich mieszkańców. O dziwo wymordowali też wszystkich kapłanów, co było ewenementem w dotychczasowych mongolskich praktykach, bo warto zapamiętać, że Mongołowie, skądinąd niezwykle wręcz okrutni, zdolni do bestialstwa wymykającego się wręcz wyobraźni, kilka grup standardowo oszczędzali, wycinając dane miasto. Przede wszystkim właśnie kapłanów. Wynikało to z takiej swoiście pojętej tolerancji religijnej. Władcy mongolscy po prostu uważali, że wszystkich wyznawców, wszystkich bogów trzeba traktować równo, bo nie wiadomo, który naprawdę silniejszy, więc z kapłanami nie ma co zawierać i trzeba ich pozostawiać przy życiu. Oszczędzali też, co już da się racjonalnie wytłumaczyć, naukowców i artystów z jednego prostego powodu, proszę Państwa. Można było ich po prostu wykorzystać dla własnych celów. Po Sandomierzu, tak jak mówiłem, była bitwa pod Chmielnikiem. Było to pierwsze starcie, w którym rycerstwo krakowskie i sandomierskie zdołało na początku zaskoczyć Mongołów, potężnie uderzyć, zabić setki przeciwników, ale niestety później, kiedy wydawało się już, że zwycięstwo jest pewne, kiedy nieprzyjaciel, tak wyglądało to przynajmniej, uciekł, wyszło z naszych rycerzy coś, co starzy kronikarze stanowiło przypisywali naszym przodkom. Żądza łuków, proszę Państwa. Rycerze zamiast trzymać szyk i zabezpieczyć pole walki, zaczęli po prostu rabować mongolski obóz. Mongołowie pozbierali się, wrócili i niestety nasze wojsko poniosło pierwszą porażkę. Dalej była... Oj, przepraszam. Przepraszam, pomyliłem się. To była bitwa pod Turskiem, proszę Państwa. Muszę zobaczyć. Dalej była bitwa pod Chmielnikiem właśnie i bitwa pod Tarczkiem, która prawdopodobnie była jakimś odpryskiem tej bitwy, chociaż niektórzy historycy uważają, że jej w ogóle nie było, a wzmianki o bitwie pod Tarczkiem są tylko kronikarską pomyłką. Ta druga bitwa była już niestety klęską i to ciężką. Zginęło wielu rycerzy. Zginęło też praktycznie całe polskie dowództwo. Ta porażka przesądziła, proszę Państwa, o upadku Krakowa. Miasto zostało zajęte gdzieś między 18 a 22 kwietnia, tego dokładnie nie wiemy niestety kiedy. Było to miasto de facto jeszcze wtedy otwarte, więc jego mieszkańcy w większości uciekli. Część schroniła się w kilku największych kościołach oraz na ufortyfikowanej osadzie na Okole. Te miejsca obroniły się i Mongołowie najprawdopodobniej też nie zdobyli Grodu Wawelskiego. Spalili miasto w każdym razie i poszli dalej. Wydzielili część swoich sił do zagonu na północ. To są te szczawki, proszę Państwa, w stronę Łęczycy przez Sieradz. Po czym powrócili, skoncentrowali się na powrót mniej więcej w okolicy Krakowa i ruszyli na Śląsk, gdzie, jak donosił ich znakomity wywiad, książę, największy polski, ówczesny polski książę, Henryk II, koncentrował swoje siły. I czekał, bo zakładam, że też to wiedzieli, i czekał, proszę Państwa, na posiłki czeskie, zgodnie z umową z królem Wacławem I.
Pod Raciborzem książę polski Mieszko Otyły zadał Mongołom jedyną klęskę w tej kampanii. Udało mu się, ponieważ był młodym księciem, raczej niedoświadczonym wodzem, udało mu się zaskoczyć siły mongolskie na przeprawie i zadać im straty sięgające według różnych ocen od kilkuset, nawet do 1000 zabitych i rannych wojowników. Potem jednak nadeszły główne siły mongolskie i Mieszko wycofał się razem ze swoimi rycerzami w stronę Legnicy, gdzie książę Henryk II nakazał koncentrację sił ze Śląska oraz z Wielkopolski i tam też wezwał pozostałości rycerstwa małopolskie. Tatarzy poszli najpierw na Wrocław, zakładając całkiem logicznie, że być może tam będzie główny polski opór. Większość mieszkańców tego miasta jednak uciekła. Została tylko załoga grodu, którego zdobycia Mongołowie w zasadzie nie próbowali mocniej. Spalili więc to, co można było spalić i zrabować i poszli na południe w stronę, na zachód, przepraszam, w stronę Legnicy. Dochodzimy teraz, proszę Państwa, do jednego zasadniczego pytania. Dlaczego książę Henryk w ogóle wyszedł do tej bitwy? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że mając jak na tamtejsze realia całkiem spore siły, mógł zostać, zamknąć się po prostu w Legnicy i poczekać do nadejścia Czechów. Być może uznał, że jednak jako doświadczony wódz, mający za sobą już praktykę wojenną, uznał, że oddziały, które miał pod własną komendą, są na tyle warte, że mogą pokusić się o otwartą walkę z Mongołami. Może jako władca po prostu nie chciał zostawiać swoich poddanych z okolicznych osad na pastwę rabunków mongolskich i w zasadzie niechybnej śmierci. Tak czy inaczej, z nieznanych nam powodów wyszedł z wojskiem z Legnicy i na miejscu określanym później jako Dobre Pole doszło do bitwy, proszę Państwa. Sprawą, o którą kłócą się od dawna historycy, jest liczebność obu armii. Stara historiografia szacowała liczebność mongolskiej armii w bitwie legnickiej bardzo różnie. Liczby podawane przez Długosza pominę, bo to czysta fantastyka, ale warto powiedzieć, że jeszcze 20 lat temu uważano, że Mongołów mogło być nawet 30 tysięcy i że dowodził nimi Batu Han, który, jak wiemy, poprowadził główną inwazję na Węgry, więc nie mogło go być w Polsce. Współcześnie historiografia ocenia, że Mongołów pod Legnicą był jeden tak zwany tiumen, czy tiumen, bo różne są szkoły wymowy, czyli około 10 tysięcy wojowników. Możemy powiedzieć, posługując się europejską terminologią, że była to taka, powiedzmy, dywizja. 10 tysięcy oczywiście było na początku kampanii. Jak już wspomniałem, po drodze Mongołowie ponieśli spore straty, więc liczbę wojowników, którzy dotarli na pola pod Legnicą, to będzie, powiedzmy, 7-8 tysięcy. Dowódcą był Orda, albo Ordu, był to jeden ze znaczniejszych wodzów mongolskich. Prawdopodobnie towarzyszył, proszę Państwa, Bajda, ale tego nie wiemy na pewno. Tiumen, czyli ta dywizja, dzielił się na 10 hezarów, które możemy na użytek dzisiejszego wykładu nazwać pułkami. Każdy liczył po mniej więcej 1000 wojowników. 9 na 10 tych hezarów tworzyli lekko zbrojni konni łucznicy. Ostatni hezar składał się z około 1000 ciężko zbrojnych kopijników. Jak wyglądali, proszę Państwa, ci mongolscy wojownicy? Kiedy ktoś powie Mongołowie, bitwa pod Legnicą, to zapewne wielu z nas od razu przywoła pamięć obrazy, jakie podsuwają nam współczesne filmy. Czyli tą szarburą masę w jakichś kożuchach, w
przeszywanicach, czy w ogóle nieoprawianych skórach, w kapturach, z refleksyjnymi łukami i biegającą na tych swoich malutkich konikach. To nawet do XVII wieku ma raczej średnie zastosowanie, a w ogóle jest ahistoryczne w ujęciu, proszę Państwa, armii mongolskiej z połowy XIII wieku. Wiemy o niej bardzo dużo, bo zachowało się z jej marszu, zwłaszcza przez Środkowy Wschód, zachowało się dużo ikonografii, dzięki czemu możemy bardzo precyzyjnie zrekonstruować wygląd tej armii. Tutaj mamy rekonstrukcję mongolskiego konnego wojownika z połowy XIII wieku w wykonaniu ukraińskiego historyka i ilustratora Igora Dzysa. Jak widać, jest to wojownik mający całkiem porządny hełm, mogący być hełmem zarówno żelaznym, jak i na przykład wykonanym z ukrażanej skóry. Osłonięty jest pancerzem, tutaj wykonanym, o ile dobrze widzę, z utwardzanej skóry, wzmacnianej ćwiekami. Tutaj na tej grafice nie widać tego, ale powinien mieć szablę. Jak walczyli tacy łucznicy, proszę Państwa? Walczyli przede wszystkim na dystans. Większość mongolskiej jazdy nie była przeznaczona do walki w zwarciu. Do bitwy rozwijali się w kilka linii. Podchodzili stosunkowo szybko do przeciwnika. Każda linia dzieliła się na mniejsze grupy, które ich dowódcy wyprowadzali z szyku w lewą stronę, następnie przed przeciwnikiem zakręcali w prawo i tworzyli takie stale kręcące się koło, a ci jeźdźcy, którzy byli najbliżej szyków przeciwnika, cały czas prowadzili ostrzał ze swoich łuków. Był to tak zwany... W polskiej historiografii używa się mało precyzyjnej, moim zdaniem, mało precyzyjnego określenia scytyjski krąg. Co jest nawet w zasadzie nieprawidłowe, bo przecież ta taktyka nie została wynaleziona przez Scytów. Dlatego osobiście polecam nazwę koron, stosowaną m.in. przez rosyjską historiografię, a daleko, daleko bliższą sedna sprawy. Tutaj mamy właśnie rekonstrukcję takiego koła, takiego korowodu w wykonaniu rosyjskiego historyka Michaila Gorelika. Jak wspomniałem, ostatni w każdym tymienie Hezar tworzyli ciężko zbrojni. Byli to wybrani najwięksi, najdoszlejsi żołnierze, którzy nosili, jak tutaj widzimy, pełne zbroje i dosiadali też całkowicie osłoniętych koni. Ich przeznaczeniem nie była walka na dystans. Raczej mieli łuki, ale raczej rzadko je wykorzystywali. Wchodzili do akcji w ostatniej fazie bitwy, aby uderzając w szyku zwartym złamać przeciwnika nadwyrężonego przez konnych łuczników. Tutaj mamy przykład właśnie takiego kopijnika z Muzeum Dżingis Khana. Jak ustawiała się armia mongolska? To jest bardzo ważne w kontekście opowieści o bitwie legnickiej. Ustawiała się ona, proszę Państwa, w dwie linie. W centrum stawiano oddział złożony z reguły z pośredniej jakości wojowników. Często byli to wojownicy z kontyngentów wybranych na podbitych terytoriach. Była to niejako straż przednia, która miała pokazać się wrogowi i sprowokować jego atak. Na skrzydłach, po prawej i po lewej stronie, stawiano oddziały lekkiej jazdy mongolskiej, ale były one usytuowane tak, aby przeciwnik ich nie widział. Były w pewnej odległości, na tyle dużej, aby przeciwnik nie widział ich, uderzył na centrum, które z reguły po krótkim oporze zaczynało uciekać. Wtedy skrzydła mongolskie wychodziły z ukrycia i atakowały przeciwnika po skrzydłach i od tyłu. Z reguły prowadziło to do złamania szyku wrogiej armii i do zamieszania oraz strat, które nadwyrężały mocno jej zdolność działania. Wtedy wchodził odwód, proszę Państwa. Czyli najlepsze oddziały z reguły prowadzone przez naczelnego mongolskiego dowódcę. Warto też pamiętać, że armia mongolska tamtej epoki dysponowała bardzo rozwiniętą techniką wojskową.
Proszę Państwa, my nawet nie zdajemy sobie dzisiaj sprawy z tego, że ówczesne Chiny praktycznie o, no można powiedzieć, nawet 200 lat wyprzedzały pod wieloma względami Europę. Mongołowie do czasu wielkiej wyprawy na zachód podbili północne Chiny i przejęli tamtejsze arsenały. A co w nich było, proszę Państwa? Tutaj widzimy na przykład żołnierza rzucającego bombę prochową. Chińczycy już od dawna znali proch i potrafili go stosować do celów militarnych. Na przykład do rzucania takich, powiedzmy, bomb czy precyzyjnych granatów. To... Nie widać. Ta dziwna konstrukcja, która tutaj leci, proszę Państwa, ja teraz powiem coś, co może niektórych z Was zaskoczy, to jest pocisk rakietowy. Chińczycy używali takich konstrukcji, pocisków z napędem na bazie prochowym, którymi potrafili uderzać precyzyjnie i na duże odległości. No, raczej rozsądne będzie chyba założeniem, że po zdobyciu Chin Mongołowie przejęli tak samo tą technikę. Z prawej strony widzimy, proszę Państwa, maszyny obrężnicze, przypominające jako żywo europejskie trebusze. Mieli ich całą gamę, od niewielkich, miotających kilkukilogramowe pociski, do potężnych, którymi można było miotać kule ważące nawet 60-80 kg. To dzięki takiemu sprzętowi, proszę Państwa, armia mongolska była w stanie zdobywać wielkie i dobrze bronione miasta Rusi Kijowskiej. Warto zapamiętać te detale w kontekście pewnego szczegółu, do jakiego dojdziemy pod koniec wykładu o tej bitwie, proszę Państwa, czyli do sławetnego użycia gazów bojowych, tak zwanych gazów bojowych. Jak wyglądała druga strona? Oto rekonstrukcja śląskiego rycerza z czasów Bitwy Legnickiej autorstwa też jednego z moich ulubionych grafików, Marka Szyszki. Był to feudał, no jak na ówczesne standardy, bogaty. Miał na pewno pełną zbroję kolczą. Kolczą nie dlatego, że najeżoną jakimiś kolcami, ale wykonaną z metalowych kółek. Z tysięcy, dziesiątków tysięcy metalowych kółek, proszę Państwa. Taka zbroja osłaniała takiego bogatego rycerza od stóp do głów, i to dosłownie. Od czepca kolczego, aż po kolce nogawice. Pod taką kolczugę rycerz nakładał, powiedzmy, pikowaną kurtkę, którą współcześnie zwiemy przeszywanicą. Była ona zakładana po to, żeby amortyzujący podkład wzmacniał ochronne zdolności kolczugi. Na głowie ma zamknięty hełm garnczkowaty. Był to czas, kiedy konstrukcje tego typu wchodziły już do szerszego użycia, oczywiście wśród najbogatszych feudałów. Hełm chronił bardzo dobrze z tyłu i z boków, ale wbrew pozorom nie był aż tak skuteczny, jeśli chodzi w ogóle o ochronę głowy. Jak widać, ma płaski szczyt, proszę Państwa. No, łatwo sobie wyobrazić, że taki szczyt bardzo dobrze łapał wszelkie ciosy. Chronił przed ciosami z boku, ale uderzając z góry można było takiemu rycerzowi już zrobić krzywdę. Uzbrojenie to jest oczywiście długi miecz, to jest kopia albo długa włócznia. Ten rycerz ma także przytroczony do siodła topór, bardzo skuteczny oczywiście przeciwko ciężko pancerzonym przeciwnikom. Koń tego rycerza osłonięty jest tak zwanym krobierzem, proszę Państwa. Była to osłona wykonana, która mogła być wykonana z różnych materiałów, na przykład z grubego płótna. Były krobierze wykonane też jako konstrukcja pikowana, a najbogatsi feudałowie, ale to już naprawdę elita, mogli osłaniać swoje konie na przykład fragmentami, czymś w rodzaju takiej zbroi z utwardzanej skóry, albo nawet z kołczej plecionki. Oczywiście podkreślam, że tacy rycerze w armii księcia Henryka stanowili tylko elitę. Tutaj pozwolę sobie na małą dygresję, proszę Państwa, szykując się do tego wykładu, szukałem grafik, który by Państwu pokazały polskie rycerstwo z tamtej epoki. I niestety, żyjemy w takim dziwnym kraju, w którym można bez problemu w zasadzie znaleźć na przykład materiały o kawalerii syberyjskiej z XI wieku, a zdobycie materiałów na temat polskiego rycerstwa, choćby w bitwie pod Legnicą, no niestety jest
Jest bardzo ciężkie. Tutaj macie Państwo grafikę Karola Lindera, przedstawiającą polskich rycerzy z XIII wieku. Z doby Bitwy Legnickiej pochodzą mniej więcej te trzy postacie. 1, 2, 3. Jak widać, jest to przybliżenie ten sam standard. Pełna zbroja kolcza, hełm gardźkowaty, albo jak tutaj widać, szepiec kolczy tylko, trójkątna tarcza i ciężka, oczywiście miecz i ciężka włócznia. Wedle wielu źródeł armię księcia Henryka wsparły również kontyngenty zakonne. Na pewno na polu Bitwy Legnickiej byli, proszę Państwa, templariusze, którzy od czasu Henryka Brolatego mieli swoje majątki na Dolnym Śląsku. Wojska zakonne prezentowały najwyższy standard ówczesnej wojskowości. Nie nosiły wprawdzie żadnych ozdób typowych, kolorowych szat, jakimi epatowali wcześniej rycerze, ale to, co miał na sobie taki brat rycerz, było najwyższej jakości. Była to najlepsza kolczuga, najlepszy hełm, najlepszy miecz i tak dalej. Co do taktyki ówczesnego rycerstwa, wiemy, że stosowano, proszę Państwa, podział na chówce. To powiedział już Długosz, to mówiły także inne relacje. Jak ustawiał się taki chówiec? Najprawdopodobniej powszechnie stosowanym szykiem był tak zwany szyk w płot. Widzicie tutaj Państwo na tym rysunku. Wyglądało to tak, że w pierwszym szeregu, w niewielkich odstępach między sobą stawali ciężko zbrojni rycerze, za nimi ustawiali się giermkowie. Każdy rycerz przyprowadzał na miejsce koncentracji jednego, dwóch, czasem trzech giermków. Tutaj mała dygresja, proszę Państwa. Myśląc o giermkach, czasem widzimy to, co podsuwają nam współczesne filmy, czyli jakiegoś młodego chłopaczka, czy chłopaczków, którzy ubrani w zbroję, z bronią, stają za swoim panem feudalnym w szyku do bitwy. To jest, proszę Państwa, bajka. To jest bajka. Wyobraźcie sobie, można to wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Wyobraźcie sobie, że rycerz, który wydał fortunę na przygotowanie się na taką wojnę, bo trzeba było zapłacić naprawdę bardzo wysokie koszty, żeby zafundować sobie zbroję, żeby zafundować sobie zwłaszcza konia, broń i tak dalej. Żeby taki rycerz powierzał swoje życie, powierzał ochronę swoich boków i tyłu w bitwie jakimś młokosom bez doświadczenia. Dlatego giermkowie, proszę Państwa, byli z reguły starszymi wojownikami, czasem plebejskiego pochodzenia, którzy służąc swoim panom feudalnym, mogli w ten sposób albo sami zarobić na jakichś łupach, albo czasem też doczekać się własnego uszlachcenia za jakieś ewentualnie większe wyczyny. Każdy rycerz przeprowadzał też na miejsce koncentracji piesze sługi. Proszę Państwa, warto pamiętać, że taki chówiec rycerski, nie wiemy, czy dzielił się już na chorągwie ziemskie, ale na pewno podstawową jednostką organizacyjną był poczet, czy jak to później mówiono, kopia. Taką kopię tworzył rycerz, 1 do 3 giermków i powiedzmy 3 do 7 pieszych sług. Ci piesi słudzy, tutaj widzimy ich za szykiem konnicy, byli też z reguły przyzwoicie uzbrojeni, opancerzeni i najczęściej obyci z wojaczką. Także jeżeli usłyszycie Państwo kiedykolwiek w jakichś materiałach o Bitwie Legnickiej czy jakiejkolwiek innej bitwie z tego okresu, ktoś powie na przykład, że jakaś strona miała 200 czy 300 rycerzy, to zawsze musicie pamiętać, że liczbę rycerzy musicie jeszcze pomnożyć z reguły przez 5 do 7, żeby zyskać pełną liczbę wojowników danej strony. To nie jest tak, że sami rycerze stawali na polu bitwy. Drugim szykiem stosowanym w tamtej epoce przynajmniej przez wojska zakonne była kolumna. O ile szyk w płot, jak pokazałem, był szeroko rozwinięty, to tutaj mamy głęboko uszykowaną kolumnę, która była bardzo dobra, jeśli trzeba było przełamać gwałtownym atakiem głęboko uszykowanego przeciwnika. Ustawienie w takim szyku wymagało jednak doskonałego wyćwiczenia, dlatego tak walczyli najczęściej tylko rycerze zakonni tamtej epoki. Jaki był podział armii księcia Henryka? W starszej historiografii za
przekazem Długosza pisano o 5 chówcach. Współczesne badania wykazały, że były tylko 4 chówce, a 5 krzyżacki chówiec był późnym dopisem Długosza, który, powiedzmy, dał się zwieść krzyżackiej propagandzie i stworzył oddział, którego nie było. Krzyżacy, proszę Państwa, jeśli byli na polu bitwy legnickiej, to było ich najwyżej może kilka poczów, może, bo ile w ogóle byli, proszę Państwa, bo ja osobiście nie znam żadnego mocnego źródła, na podstawie którego można by powiedzieć, tak, oni na pewno tam byli. Jest to po prostu późniejszy mit. Pierwszy podział był następujący, proszę Państwa. Pierwszy chówiec, numeracja jest zapisem Długosza, była to straż przednia, dowodzona przez księcia i margrabiego morawskiego Bolesława Dypoldowica, zwanego Szepiołką. W skład tego oddziału wchodziła na pewno morawska drużyna księcia. Wchodziły kontyngenty zakonne, czyli templariusze, prawdopodobnie joannici, być może jakaś grupa krzyżaków. Wchodzili też rycerze, goście z zachodniej Europy, których niewielu przybyło na wezwanie księcia Henryka, ponieważ, jak pisze Długosz, był to chówiec niezbyt liczny, wzmocniono go oddziałem 500 pieszych kopaczy ze Złotoryi, czyli ówczesnej Złotej Góry, którzy zgodnie z umową z księciem Henrykiem Brodatym mieli obowiązek wspierać panującego władcę w razie wojny. W drugim chówcu pod dowództwem Komesa Sulisława stanęło rycerstwo krakowskie, sandomierskie i sieradzkie, proszę Państwa. Trzecim chówcem dowodził książę opolsko-raciborski Mieszko Otyły. Pod jego dowództwem stanęli rycerze z Górnego Śląska. Czwarty, doborowy, odwodowy chówiec tworzyli rycerze dolnośląscy, czyli elita tej armii, oraz większa część rycerstwa wielkopolskiego. I wiemy, że tym oddziałem dowodził osobiście książę Henryk. Jaka była liczebność tej armii? Tak jak wspomniałem wcześniej, teorie na ten temat są bardzo różne. Od pocztu liczącego 20 wojowników, który to zdaniem Marka Cetwińskiego wyszedł do bitwy i wpadł przypadkowo na podjazd mongolski, przez 6 do 8 tysięcy. Takie liczby podawali m.in. Gerard Labuda, Tomasz Jasiński, Rafał Jaworski. Do 10 tysięcy, za którymi optował Stefan Krakowski. Jest to raczej za dużo, proszę Państwa, i to zdecydowanie. Współczesna historiografia określa wielkość armii księcia Henryka od 1,5 tysiąca do 3,5 tysiąca wojowników. Jeśli mogę sobie pozwolić na jakiś subiektywny wtręt, to osobiście raczej polecałbym tą drugą liczbę. Do jeszcze lat 90. ubiegłego stulecia w opisach bitwy, proszę Państwa, funkcjonowało literalne odczytanie przekazu Długosza. Literalne, aczkolwiek troszeczkę dziwne. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie tego, co nas uczyli w szkołach i co możemy wciąż jeszcze wyczytać w starszych publikacjach. Jest tam taki stosunkowo dziwny, proszę Państwa, obraz bitwy, w którym 5 chówców ustawia się, 4 chówce w jednej linii, w drugiej linii chówiec odwodowy i potem dzieją się takie dziwne rzeczy. Mongołowie swoimi działaniami wywabiają kolejno te chówce z szyku i po kolei likwidują. Zawsze mi się wydawało, proszę Państwa, dziwne, kiedy słyszałem takie opisy bitwy, jakim cudem wódz tak doświadczony jak Henryk, zwany później Pobożnym, pozwolił sobie na to, żeby tak go, że się tak wyrażę, rozegrano. Dlatego, proszę Państwa, pozwoliłem sobie odwołać się do współczesnych interpretacji przekazu Długosza, które pokazują zupełnie inny obraz niż stare opracowanie. Tutaj mamy plan pierwszej fazy bitwy legnickiej, która zdaniem historyków rozegrała się gdzieś między Jeziorem Koskowickim, widocznym tutaj, i współczesnym Gniewomierzem, na tak zwanym Dobrym Po. Mongołowie nadchodzili od strony Wrocławia i możemy założyć, że rozstawili się tak, jak to Państwu opisałem wcześniej,
charakteryzując ich standardową taktykę, czyli jeden hufiec w centrum, dwa hufce daleko na skrzydłach i odwód z najlepszych oddziałów daleko z tyłu. Książę, możemy wywieźć z opisu Długosza, że książę Henryk ustawił swoją armię następująco. Z przodu stanęła straż przednia pod Bolesławem Dypoldowicem. Na skrzydłach stanęły hufce Sulisława i Mieszka Opolskiego. Z tyłu stanął odwód pod dowództwem księcia. Nie wiem dlaczego przez długie lata, czy nawet stulecia, wielu historyków negowało taką możliwość rozegrania tej bitwy, bo miało to być podobno zbyt skomplikowane jak na możliwości słabo rozwiniętej myśli wojskowej średniowiecza. Ja osobiście nigdy nie zgadzałem się z takimi zastrzeżeniami, proszę Państwa. Warto pamiętać, że Polska od początku swojej historii stykała się również z wojskowością wschodu, która walczyła zupełnie inaczej niż wojskowość Europy Zachodniej. Tutaj zawsze był podział na hufce, podział na linię, tutaj zawsze były manewry zasadzki, dlatego to, że książę Henryk tak ustawił swoją armię, moim zdaniem nie jest niczym szczególnie dziwnym. Wedle przekazu Długosza, któremu możemy chyba w tej materii zaufać, bitwa rozpoczęła się od uderzenia straży przedniej pod dowództwem Bolesława Dypoldowica na straż przednią mongolską. Opis naszego kronikarza mówi, że rycerze wchodzący w skład tego oddziału rozbili kopiami pierwsze szeregi Mongołów, co nie powinno dziwić, bo tak jak mówiłem, standardowo do tego oddziału centralnego Mongołowie przeznaczali oddziały o mniejszej wartości, ale później te oddziały zasadzkowe ustawione na skrzydłach wyszły z ukrycia i uderzyły na naszą straż przednią, zadając jej wedle opisu kronikarza ciężkie straty ostrzałem z łuków. Prawdopodobnie mongolski dowódca myślał, że to spełnia się właśnie scenariusz, który przeprowadzał w innych bitwach, że Polacy mieli tylko jeden oddział, który oto właśnie zderzył się z jego oddziałem centralnym, został zamknięty przez jego oddziały skrzydłowe, więc pozostaje tylko wprowadzić odwód i po bitwie. Ale musiał być mocno zaskoczony, kiedy do akcji weszły główne siły armii księcia Henryka i uderzyli Opolanie oraz krakowianie komisarza Sulisława. Uderzenie to, wedle opisu Długoszowego, zadało Mongołom duże straty. Prawdopodobnie zostali oni, na pewno zostali oni kompletnie zaskoczeni. Wielu musiało zginąć, bo byli to przecież przede wszystkim lekkozbrojni łucznicy, a tacy w starciu wręcz raczej nie byli przeciwnikami dla ciężkozbrojnych rycerzy. I być może doszłoby już w tej fazie bitwy do przesilenia, gdyby nie stało się coś absolutnie zaskakującego. Oto, proszę Państwa, hufiec opolski nagle załamał się i uciekł. Jak do tego doszło? Długosz pisze, tak jak widzicie Państwo w tekście za mną, o tym, że jakiś człowiek biegał między obiema stronami, między walczącymi wojskami i krzyczał: biegajcie, biegajcie, to znaczy uciekajcie, uciekajcie. Tak miał wołać do Polaków, a Mongołów miał w ich języku zachęcać do wytrwania i mężnej walki. Taka próba tłumaczenia, proszę Państwa, ucieczki Opolan zawsze mi się wydawała bardzo mocno naciągana. Bo jak to mogło być w ogóle możliwe? Wyobraźcie sobie Państwo, jaki hałas musiała generować taka bitwa. Walczyły ze sobą setki, tysiące wojowników. Broń uderzała o broń, ludzie krzyczeli, rżały konie. Był huk, przy którym człowiek mógł nie słyszeć własnego głosu. A tutaj ktoś biega swobodnie między obiema stronami, coś sobie jeszcze krzyczy, książę go słyszy, wpada w panikę i ucieka. No, nie wiem jak inni, proszę Państwa, ale ja tego pisu nigdy nie, po prostu nie kupowałem. Jest teoria inna, tłumacząca ucieczkę Opolan tym, że Mongołowie podesłali do pocztu księcia Mieszka własnego agenta w odpowiednim stroju, znającego język polski, który miał księciu przekazać oczywiście fałszywy rozkaz odstąpienia.
To już w porównaniu z wersją Długosza ma przysłowiowe ręce i nogi, ale czy to jest jakoś szczególnie prawdopodobne, proszę Państwa? Szczerze wątpię, żeby Mongołowie aż tak drobiazgowo przygotowali się do tej bitwy. Jak w takim razie wytłumaczyć ucieczkę Opolan? Być może wytłumaczenie jest bardzo prozaiczne, proszę Państwa. Bitwa, jak powiedział jeden z wielkich strategów, czy w ogóle wojna, przypomina ogarnięty pożarem burdel. To jest, proszę Państwa, chaos, który dowódcy starają się z mniejszymi lub większymi sukcesami kontrolować. Być może w czasie walki doszło do jakiegoś lokalnego uderzenia na poczet księcia, a ten, chociaż był jedynym zwycięskim wodzem wśród wszystkich polskich dowódców, po prostu spanikował i cofnął się. Inni rycerze mogli zobaczyć, że proporzec księcia przesuwa się do tyłu, no i niewiele trzeba było, żeby panika rozeszła się po całym oddziale, zanim co bardziej doświadczeni rycerze opanowali sytuację. Być może po prostu zrobił się taki chaos, że Opolanie uciekli, załamali się i nagle uciekli. Książę Henryk, widząc co się stało, miał zawołać wedle Długosza: gorze nam się stało, czyli spotkało nas wielkie nieszczęście. Był jednak doświadczonym wodzem, nie zamierzał lamentować i poddawać się. Widząc ucieczkę Opolan, natychmiast rzucił do walki swój doborowy odwód. Rycerze dolnośląscy i wielkopolscy pod jego dowództwem uderzyli na przeciwnika i jakiś czas toczyła się bardzo krwawa, zacięta walka. Proszę Państwa, w przekazach mongolskich wiemy, że armia Ordu była na skraju klęski. Mongołowie sami mówią, że zbierali się już do ucieczki, proszę Państwa. Więc być może było po prostu tak, że armia rycerska pokazała swoją wyższość w walce wręcz. Mongołowie ponieśli takie straty, że Ordu doszedł do wniosku, że po prostu przegrał i postanowił odstąpić. I wtedy doszło do najdziwniejszego i najsłynniejszego jednocześnie epizodu tej bitwy, do tak zwanego użycia broni chemicznej. Co się stało, proszę Państwa? Wedle opisu Długosza przed szyk mongolski wystąpił chorąży trzymający na wysokim drzewcu jakąś wielką czarną głowę, którą zaczął energicznie potrząsać i z tej to głowy wydobył się gęsty dym, który rozszedł się na polski szyk. Odbierał on rycerzom możliwość, po prostu obezwładniał rycerzy. Przestawali widzieć, nie mogli się ruszać, nie mogli normalnie oddychać. W wojsku polskim wybuchła panika i rzuciło się gremialnie do ucieczki. Czy ten przekaz Długosza, proszę Państwa, możemy uznać za historyczny? Wielu historyków negowało ten punkt bitwy. Uważali, że armia mongolska, no mówiąc krótko, no przecież nie mogli w XIII wieku stosować broni chemicznej. Pokazałem Państwu wcześniej, jakim arsenałem dysponowali Mongołowie po przejęciu północnych Chin. Zastanówcie się teraz Państwo, czy armia, która miała zaawansowany arsenał machin oblężniczych, która mogła stosować broń prochową, która miała praktycznie każdy sprzęt potrzebny do działań wojennych, miałaby jakiś szczególny problem z tym, żeby wygenerować gęsty, gryzący dym, być może zawierający jakieś toksyny pozyskane, neurotoksyny pozyskane z różnych roślin i rozprowadzić to tak, żeby poszło to na przeciwnika. Moim skromnym zdaniem przeprowadzenie czegoś takiego byłoby technicznie jeszcze najmniejszym problemem wobec innych wyczynów tej techniki, którą Mongołowie poprowadzili ze sobą na Europę. Ja nie mogę powiedzieć, chciałbym, żeby było jasne, proszę Państwa, ja nie mogę powiedzieć na 100%, że tam rzeczywiście w tej bitwie Mongołowie naprawdę zastosowali te tajemnicze dymy. Ale jeżeli ktoś mnie zapyta, czy moim zdaniem to było prawdopodobne, to odpowiem: na pewno tak. Jest jeszcze tutaj jeden haczyk, proszę Państwa. Gdyby to była nieprawda, to w jaki sposób Długosz, który wszak nie był wojskowym,
w jaki sposób by to wymyślił, skąd on by to wziął. Ale podkreślam, jeśli ktoś mnie spyta, czy to było prawdopodobne, moim zdaniem było. Po zastosowaniu tych tajemniczych dymów, które nie musiały być wcale jakąś zaawansowaną bronią chemiczną, to mógł być po prostu gęsty, gryzący dym, polskie oddziały załamały się i rzuciły się do ucieczki. Wtedy doszło do otoczenia i wybicia pocztu księcia Henryka. Razem z nim, proszę Państwa, polegli jedynie rycerze, których imiona znamy z przekazów dotyczących tej bitwy. Był to książę Bolesław Dypoldowicz, który, tutaj mała uwaga, zdaniem Długosza, to jest taki śmieszny błąd w jego przekazie, Długosz pisze w dwóch miejscach o śmierci Szepiołki, księcia Szepiołki. Pierwszy raz przy opisie starcia chówca Straży Przedniej z mongolskim centrum, a drugi raz u śmierca Dypoldowica pod koniec przy ostatniej walce pocztu księcia Henryka. Dalej, Komys Sulisław, wojewoda Klemens z Głogowa, Konrad Kondradowicz, Stefan Wierzbnej z synem Andrzejem, Tomasz Piotrkowicz, Piotr Kusza, Klemens z Pełcznej, syn Andrzeja. To są jedyni znani nam z imienia rycerze, o których wiemy, że tam byli, tam zginęli. Dochodzimy tutaj do następnego mitu związanego z bitwą legnicką, proszę Państwa, mówiącego o wielkich stratach, czy nawet o zagładzie armii chrześcijańskiej. Praktycznie wszystkie opisy, które pamiętam z dawnych lat, mówiły wręcz o rzeźni rycerzy księcia Henryka. To strasznie patetycznie brzmi, proszę Państwa, ale jest jeden problem. Żadne źródła nie potwierdzają jakiejś szczególnej masakry czy wielkich strat rycerzy, którzy tamtego dnia razem z księciem stanęli przeciwko armii mongolskiej. Tego po prostu nigdzie nie ma w źródłach. A gdyby rzeczywiście zginęła jakaś większa ilość rycerzy, to na przykład archiwa kościelne na pewno to by zapisały, tak jak stało się to choćby w przypadku bitew, które zostały rozegrane wcześniej na terenie Małopolski. Tam źródła kościelne szczegółowo wypisują, kto gdzie i kiedy zginął. Tutaj po prostu nie ma, nie było żadnej wielkiej rzeźni rycerzy dolnośląskich i wielkopolskich. Prawdopodobnie większość z nich, no jakieś straty na pewno były. Bo też musimy założyć, że część źródeł puszczanych jednak się nie zachowało. Ale nie sądzę, by one były większe niż 1/4 ogólnego stanu tych wszystkich, którzy tego dnia wyszli do bitwy. Rycerze, tak jak wspominałem Państwu, byli wojownikami doskonale opancerzonymi, od dziecka szkolonymi do walki, więc wtedy, kiedy wszystko się załamało, było ich jeszcze na polu walki najwięcej, ponieśli najmniejsze straty. Tacy piechurzy na przykład, to możemy spokojnie założyć, że zginęli najprawdopodobniej co do jednego. Na pewno zginęło wielu wierników, ale większość rycerzy prawdopodobnie jednak się uratowało. Wycofali się do Legnicy i chyba pomogło im to, że Mongołowie najwyraźniej nie ścigali ich zbyt mocno. Musieli bowiem w tej bitwie ponieść takie straty, że już nie chcieli ryzykować jakiegoś mocnego pościgu. Jest wprawdzie podana przez Długosza historia Iwana Iwanowica, czyli rycerza z chówca księcia Henryka, który uciekając do Legnicy po drodze zdążył razem z innym rycerzem zabić 9 ścigających go Tatarów. Ale ten przekaz, powiem tak, to jest prawdopodobne, ale też nie możemy się na tym opierać i wywodzić z tego twierdzenia, że po bitwie nastąpił jakiś gremialny pościg Mongołów za uciekającym rycerstwem. Gdyby tak się stało, proszę Państwa, straty wśród chrześcijańskiej armii byłyby na pewno bardzo wysokie. Bo lekka konnica mongolska na pewno dogoniłaby rycerzy. Odwrotnie było to raczej niemożliwe. Możemy więc założyć, że o ile bitwa skończyła się klęską, większość armii musiała uciekać,
książę zginął, to jednak nie było tam jakiejś wielkiej rzeźby. Mongołowie po bitwie podeszli po Gorynicę jakiś czas później. Przynieśli głowę księcia Henryka, pokazali mu obrońcom wbitą na włócznie, zażądali kapitulacji, ale obrońcy, jak wiemy, odmówili, więc Mongołowie po prostu odeszli. Nie próbowali szturmować Legnicy, która była miastem, która wtedy w zasadzie była najpotężniejszą polską twierdzą. Wyprowadzili jeden zagon, wedle części historyków, wyprowadzili Mongołowie jeden zagon na Łużyce, a potem wrócili przez Morawy na Węgry, gdzie połączyli się z głównymi siłami armii mongolskiej i razem odeszli na wschód, kończąc w ten sposób tą, na szczęście kończąc w ten sposób tą wielką wyprawę na Europę. Jeżeli coś można jeszcze dodać o bitwie legnickiej, proszę Państwa, to, co narosło wokół niej przez wieki, tworzy dzisiaj, że tak pozwolę sobie na taką na takie małe obarwienie. Wyrosła wokół tej bitwy istna góra różnych mitów i legend. Dlatego namawiam Państwa, jeśli ktoś by chciał jeszcze coś poczytać na własną rękę o tej bitwie, czytajcie Państwo ostrożnie, czytajcie nie jedną publikację, najlepiej dwie, może trzy, bo jak Wam tutaj opisałem, jak widać po, mam nadzieję, jak widać było po przygotowanym przeze mnie wykładzie, pytań jest wciąż więcej niż pomników. A jest to na pewno ta część historii naszego regionu, Polski, jak i Europy Środkowej, którą warto poznać i poznać troszkę mocniej niż przez te kilka standardowych haseł. To tyle, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to służę. Jakby mógł Pan przybliżyć losy tej armii mongolskiej już po bitwie? Bo wspominał Pan, że tam był jakiś wewnętrzny konflikt, dlatego oni się wycofali, ale co więcej? Proszę Pana, dokładnie nie wiemy, nie jesteśmy w stanie opisać, jaką drogę przeszły tam poszczególne tiumeny czy większe związki, ale oni się wycofali. Część z tych sił została mniej więcej na granicy podbitych ruskich terytoriów, a część odeszła w głąb państwa mongolskiego i tam wzięła udział w walkach o władzę. Że nic więcej nie możemy raczej powiedzieć. A jakie znaczenie było bitwy pod Legnicą? W sensie no, takim historycznym, późniejszym, no bo tak Pan wspomniał o motywacji księcia, że chciał jak być może zabezpieczyć okoliczną ludność, co się nie udało ze względu na klęskę. No, kwestia ruchów wojsk tatarskich no, też jakby tutaj no, za wiele nie wpłynęła na ocenę, prawda? No, bo, pytam pod takim kątem, czy ta bitwa miała jakiś większy sens w ocenie późniejszych wydarzeń, które zdarzyły się? To znaczy pyta Pan o to, czy możemy uznać motywację księcia Henryka wyjścia do tej bitwy za racjonalną? Ja czy, dobrze rozumiem? Tak, czy nie byłoby racjonalniejsze po prostu odpuszczenie, no bo sama ta ofiara no, życia i czy tam ludzi, prawda, zachodniego rycerstwa, naszego rycerstwa, czy w jakiś sposób odniosła skutek? Czy coś z tego wynikło? Proszę Państwa, musimy tutaj odrzucić mądrość post factum i spróbować myśleć tak, jak myślał książę Henryk w tym dniu, kiedy wydał rozkaz do wyjścia w pole przeciwko Mongolom. On, no cóż, po przebiegu bitwy widać, że słusznie mógł mniemać, że może pokusić się o nawet o zwycięstwo w tej bitwie. Więc idąc jego tokiem myślenia, no dlaczego nie? Mogę zostać w tym grodzie, pozwolić się tutaj zamknąć, pozwolić na to, żeby Mongołowie zgubili całą okolicę, zniszczyli wszystkie osady, a mogę też wyjść, zaryzykować i kto wie, może odniosę zwycięstwo. Tak mógł myśleć. Oczywiście no, można go zganić za to, bo powinien był teoretycznie czekać na armię czeską. Z czeskich archiwaliów wynika, proszę Państwa, że armia króla czeskiego była o dzień drogi od wojsk księcia Henryka. Być może, gdyby poczekał następnego dnia czy dwa dni po, czoło Mongołom stawiłyby zjednoczone siły i wynik byłby na 100% inny, ale to już jest tak zwana mądrość post factum, której w takich rozważaniach chciałbym unikać.
Moim zdaniem, podsumowując, książę Henryk, wychodząc do tej bitwy, miał racjonalne powody. A ocena skutków po? Nie mówię w kwestii motywacji cięcia, ale czy sama bitwa dała jakieś wymierne rezultaty, korzyści? O, to na pewno sama bitwa dała wiele bardzo wymiernych rezultatów. To był, proszę Państwa, ten punkt zwrotny, o którym w historii regionu i całej Europy Środkowej, o którym mówiłem na wstępie, na pewno razem ze śmiercią Henryka, zwanego później pobożnym, zamknęły się pewne scenariusze potencjalnego rozwoju tej historii. Na kilka dekad zostały zaniechane ruchy zjednoczeniowe, ruchy prące do odbudowy Królestwa Polskiego. No niestety zapoczątkowany został proces dzielenia Śląska na mniejsze księstwa w konsekwencji jego odejścia od korony. A to miało, no nie muszę chyba tego tłumaczyć szerzej, bardzo mocny wpływ na przyszłe wieki historii państwa polskiego. Zmieniło to też układ sił w Europie Środkowej, oczywiście w takim mocno dalszym ujęciu. Otworzyło te ziemie nie tylko na gospodarczą czy kulturową ekspansję niemiecką, ale też na, jak się później okazało, ekspansję polityczną. Żeby powiedzieć krótko, powiem tak, Polska zjednoczona ze Śląskiem miałaby daleko większy potencjał niż Polska zjednoczona bez Śląska. Gdyby Henryk przeżył, gdyby udało mu się koronować z całych jednak w miarę trwale to państwo i przekazać jakiemuś następcy, to no cóż, następne wieki naszej historii z potencjałem Śląska, czyli najlepiej rozwiniętej ówcześnie polskiej dzielnicy, potoczyłyby się prawdopodobnie zupełnie inaczej. Czy zadowolona to odpowiedź? Tak. Tak. Pan wysiedli się tutaj, znaczy skoncentrował na aspektach militarnych tej bitwy i się postawił. Natomiast ja nawiążę do tego początku, zresztą na końcu też pan jeszcze trochę mówił o tym, jak bagatelizując znaczenie tej bitwy, nie tej, mówiąc o tym, że to była w zasadzie bitwa jako o znaczeniu lokalnym. Tak. I w tej sytuacji chciałbym zapytać, bo skąd, dlaczego są, jest tyle opowieści, to za minuty posłów. Historyk boi, profesor, świetny, nie wiem, czy medialista, profesor Grata Budna, czy też osoby wojskowe, Jasikowski, czy nie mówiąc już o osobach duchownych, włącznie ze świętym Janem Pawłem II, oni wszyscy mówili o tej bitwie, jako, że ma zdecydowanie ważną rolę w znaczeniu takim europejskim i obrony chrześcijaństwa. I to też podkreśla nie tylko otoczenie, nie tylko Polacy, ale także i wybitny politolog amerykański, który w 2012 roku mówiliśmy w jednym z najważniejszych politycznych pism Foreign, czy coś tam jest, John Requina. On właśnie też mówi o tej bitwie, to jest bardzo ważna dla całej Europy. To jak pan mógł tutaj do tego się ustosunkować? Jedno z drugim. Tak, chciałem jedno. Tak. Proszę, bo tak, przepraszam, przed nim spodem. Sprawa, jeżeli chodzi o w ogóle, tutaj patrzę na Henryka Pobożnego i mówił pan o jego śmierci mało. Z tego by wynikało, tak można przyjąć przynajmniej, że on zginął na polu bitwy. Tak zresztą pisze o tym długo. Natomiast jest relacja Cedy Wigni, która jest niepowtarzana przez historyków, z której wynika, że on nie zginął. I to jest raczej takie rozszerzenie, bo trudno, żeby pan o wszystkim mówił, o wszystkich aspektach, ale żeby tutaj była taka też taka informacja, że zgodnie z relacją CDGD, która została wyciągnąta no, pół wieku temu, bo w latach 60. ubiegłego wieku, a została spisana kilka lat po bitwie pod Legnicą i to na podstawie rozmów z Mongołami podczas wyprawy do pana Mongołów. I z tej relacji wynika, że on rzeczywiście, tak jak było, został tknięty czy tam ranny na polu bitwy, ale został zabezpieczony do obozu mongolskiego i tam proszą,
chciał wodzowi, jednemu z wodzów mongolskich, który zginął pod samym mieczem, on nie oddał tego hołdu i dlatego wtedy został ścięty mu głowę i zginął. Odnosząc się do pierwszej kwestii, proszę pana, ja w zasadzie zgadzam się w 100% z tym, co pan powiedział, tylko musimy rozróżnić, proszę państwa, militarne znaczenie faktycznej bitwy od kulturowego znaczenia mitu bitwy. Mit bitwy, czyli ta legenda, jaka przez wieki narosła wokół bohaterskiej śmierci księcia Henryka, wokół tej walki chrześcijaństwa z Mongołami, to rzeczywiście to miało ogromne znaczenie, tak jak mówiły te autorytety wymienione przez pana, ale trzeba te dwie sprawy rozgraniczać. Militarnie ta faktyczna bitwa miała znaczenie marginalne. Przedstawiłem państwu porównanie sił, które poszły na Ruś Kijowską, które poszły później na Węgry. Tam poszło główne uderzenie. My byliśmy na pobocznym teatrze działań. Więc pod względem militarnym ta bitwa miała po prostu tylko znaczenie lokalne. Ale jej mit, rozwinięty później przez kulturę Polski i Niemiec, to rzeczywiście jest dzisiaj jednym z, powiedzmy, wysoko postawionych haseł europejskiego średniowiecza. A co do drugiej sprawy, no cóż, myślę, że wyczerpał pan temat. Rzeczywiście jest tak, że powiedziałbym tak, przekaz Długosza i przekazy mongolskie idealnie się uzupełniają. Długosz pisze o tym, że książę został ranny, złapany, ściągnięty z konia. Potem Długosz domyślał się, że prawdopodobnie gdzieś tam niedaleko zabity. Ale z przekazu mongolskiego wiemy, że został zabrany. Prawdopodobnie gdzieś tam blisko, nie wieziono go gdzieś daleko, ale gdzieś do taboru, gdzie było ciało jednego z mongolskich wodzów, który zginął w czasie krwawego szturmu na Sandomierz. Kazano mu tam klęknąć, on odmówił, więc został zamordowany. Prawdopodobnie i tak by został zamordowany, no ale w przekazie mongolskim takie są okoliczności. Kto jeszcze?